No, to słuchajcie, to kiedy wydamy naszą książkę? Trzy, cztery, nigdy! Ale ja słyszałam, że Dula czy też inną książkę, więc nie wiem, co ty tak kiedy wciskasz ludziom. Which one? A! No właśnie. I just realized. Gdybyście miały dać Karolinie jedną książkę do przeczytania, to jaką? Przeczytałam wszystkie wasze książki. Poza Wichrowymi Wzgórzami? Ja myślę, że ja bym jej dała naszą. W sensie powiem tak, moja pierwsza myśl była bardzo głupia, bo mi się skojarzyła z godzinką. Ale spaliłaś to! Dobra, to jeszcze raz moja myśl jest. Czy napiszecie kiedyś książkę? Słuchajcie, kiedyś tak. A dodatkowo jeszcze czytam książki i czytam jednocześnie trzy książki, trzy. Przy czym jedna, o której nie mogę wam powiedzieć, jest taki sztos, że po prostu kapcie wam spadną, jak ją zaczniecie czytać w następnym roku. Więcej nie mogę powiedzieć. Nie męczcie mnie. Nic nie powiem, ale jest ekstra. Pani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was chyba z najważniejszym filmem w naszym życiu. A przynajmniej najważniejszym filmem do tej pory. Tak, zdecydowanie. W sensie nie potrafimy sobie wyobrazić innego filmu, który byłby opatrzony takim gigantycznym stresem i wszystkim po prostu, co może być wymyślane. Jakby widzieliście ten początek i nie, słuchajcie, to nie jest Prima Aprilis. Znowu, jak za pierwszym razem. No data się nie zgadza, więc myślę, że możecie być spokojni. Tym razem to nie jest żaden wkręt, to nie jest żaden kawał. Swoją drogą bardzo miło było w pewnym sensie, że wtedy ten numer Prima Aprilisowy tak się rozniósł po Instagramie, ale no tym razem to nie jest to. Plus to też nie mówimy o tej samej historii, która została niejako zasnikpikowana właśnie w tym Prima Aprilisowym żarcie. Tak. Bo otóż przychodzimy do was już z taką oficjalną informacją, możemy to już teraz powiedzieć po właściwie pół roku takiej już intensywnej pracy z wydawnictwem, od momentu, którego no już nie mogłyśmy nic mówić kompletnie i bardzo też często zbywałyśmy wasze pytania, bądź też różne wątpliwości. Mamy przyjemność wydać książkę. Wydać książkę, która zawiera historię, którą możliwe część z was już zna, tylko też pod innym tytułem. I nie w takiej samej odsłonie, jak mieliście okazję poznać, bo jest to historia, która przeszła wielki remake i rework i tutaj się parę rzeczy zmieniło, ale to jest właśnie wyjaśnienie dlatego, dlaczego przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy tak trochę wycięte z życia i miałyśmy milion innych rzeczy do roboty, jakby to jest kwestia tego, po prostu pracowałyśmy nad ostatnią godziną, czyli czymś, co kiedyś było znane jako Dies Irae. I tak jak właśnie mówiłyśmy przed chwilą, jest to historia, która została trochę przerobiona, została tam dodane parę nowych rzeczy, przeszła gruntowną korektę i przede wszystkim profesjonalną redakcję, więc już nie ma takich fuck-upów w stylu urolog powinien zbadać jego mózg i tego typu sprawy. Więc tak, jakby słuchajcie, to się dzieje i jakby no. Tak, także wszyscy ci, którzy chcieli tą historię albo jakąkolwiek inną jakby napisaną naszymi rękoma kiedyś sobie wziąć, prawda, z półki w Empiku czy gdziekolwiek indziej i wziąć ją do łapki, pójść do kasy i ją kupić, no to teraz będziecie mieć taką okazję, a konkretnie to w pierwszym kwartale
2020 roku, ponieważ na razie no, pomysł jest na to, żeby premiera była marcowa. Tak. Myślę, że chyba nie będziemy na razie podawać daty dziennej, bo ona się może zmienić. Tak. To znaczy, możecie się jej prawdopodobnie spodziewać w marcu, jeżeli coś się zmieni w międzyczasie, nie wiem, drukarnia splajtuje, ktoś ze składu po prostu pomyli książki. O, nie. No to będziemy was informować o tym tak. Na bieżąco, także daty dziennej na razie nie. I no, to, co was możliwe będzie też interesowało, to książka wychodzi nakładem wydawnictwa Waspos, czyli takiego no, mniejszego wydawnictwa, możliwie, że części z was w ogóle nieznanego, a tej drugiej części, która jest, znaczy tej drugiej części widowni, które to wydawnictwo jest znane, bardzo możliwe, że kojarzy wam się z pewnym fuck-upem dotyczącym tłumaczenia opowieści braci Grimm. I tutaj w tym momencie, żeby uprzedzić zalew komentarzy dotyczących tego, że to straszna żenada, że mamy w ogóle do czynienia z takim wydawnictwem. Słuchajcie, nie macie pojęcia, jak wiele dużych wydawnictw robi różnego rodzaju fuck-upy, począwszy od wydawnictwa poznańskiego, które wydało jakiś czas temu książkę, właściwie całkowicie splagiatowaną z innej. Tutaj są nawet wydawnictwa naukowe wydające podręczniki do francuskiego, w którym ludzie wyłapują po setki błędów. I takich przykładów jest naprawdę cała masa. Były listy otwarte do wydawnictwa Znak dotyczące tłumaczenia książki nie byle kogo, bo Zadie Smith i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę wszystkie te komentarze, takie uszczypliwe, którymi byście chcieli w nas w jakiś tam sposób uderzyć albo uderzyć w wydawnictwo, zatrzymajcie je sobie dla siebie, bo my decydując się na współpracę z Waspossem byłyśmy świadome tamtej sytuacji. Natomiast to, w jaki sposób wydawnictwo fakt faktem trochę nieporadnie w tamtym czasie wyszło, znaczy wybrnęło, ale bardzo zaskoczyło nas mile jakby przyjęcie w ogóle naszego projektu i sposób, w jaki się podejście od nas odnoszono. Tak, dokładnie. W sensie miałyśmy do czynienia z samą szefową właśnie wydawnictwa Waspos. Jest to kobieta autentycznie, totalnie zakochana w tym, co robi. W swojej pracy, w wydawaniu książek, w podejściu do autorów, którzy debiutują. I jakby powiedzmy sobie szczerze, że to jest najtrudniejsza rzecz na świecie, zadebiutować jako autor. I jakby pani Agnieszka to jest kosmos kosmosów. I jakby to jest ten moment, kiedy kompletnie zapominamy o wszystkim, zwłaszcza, że tym bardziej jakby mamy tą świadomość, że trzymamy pieczę nad tym projektem i naprawdę staramy się zrobić mnóstwo rzeczy, żeby to było dobrze i to jest totalnie partnerska relacja, z czego się bardzo cieszymy, bo bardzo często jest tak, że mimo wszystko wydawca przejmuje, wiecie, stery i autor tak naprawdę ma oddać tekst i jest koniec. Mhm. Tutaj jest totalnie partnerska relacja, więc jesteśmy absolutnie spokojne o to, jak to wyjdzie pod tym względem i jesteśmy strasznie szczęśliwe i wdzięczne przede wszystkim, że taka szansa została nam dana i że zostałyśmy tak miło przyjęte, więc mamy nadzieję, że wy też Waspossowi będziecie w jakimś stopniu wdzięczni za to, że nas wzięli pod swoje skrzydła i że tak to wyszło, więc jakby mamy nadzieję, że wszystko będzie spoko, jakby jesteśmy niemal pewne tego, że będzie wszystko spoko. No staramy się jakby monitorować tą pracę na każdym etapie właściwie powstawania, już jakby przerabiania może tej historii właśnie na stricte książkę w formie fizycznej. Tak. Staramy się to wszystko kontrolować, sprawdzać, czy na pewno jest w porządku. Bardzo dużo jest takiej naszej pracy, naszych propozycji, które pani Agnieszka i też reszta zespołu cierpliwie rozważa i tam pewnie momentami mają już nas tam dosyć, bo cały czas wyskakujemy z czymś nowym i a może tak zrobimy, a może inaczej, a co pani powie na to, żeby bla 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 bla. Ale no mamy nadzieję, że to też w jakiś sposób pokazuje, jak bardzo nam też zależy, żeby to był dobry produkt jako taki i żeby to była dobra historia, bo tak jak Marta mówiła na początku, przeszła gruntowną redakcję, w ogóle korektę korektą, ale redakcję. Także jeżeli czytaliście te historie kiedyś tam dawno temu, to ona teraz prawdopodobnie brzmi zupełnie inaczej, bo może fabuła się tak bardzo nie zmieniła, natomiast mam wrażenie, że styl, tak jak my jakby nauczyłyśmy się po prostu z biegiem czasu trochę lepiej pisać, tak też zaczęłyśmy poprawiać ten tekst, no po prostu tak, żeby zresztą lepiej brzmiał. Wiecie, słuchajcie, my zaczęłyśmy pisać DCA, czyli ostatnią godzinkę, teraz już mówiąc tak, w marcu 2017 roku. To były początki naszego kanału, kiedy wy zasugerowaliście, czy chciałybyśmy kiedyś razem coś napisać, bo chcieliście zobaczyć, jak my piszemy, jaki mamy styl i widzieliście w tym coś takiego interesującego dla was. I my trochę pod waszą właśnie taką inspiracją zaczęłyśmy pisać właśnie tą historię i wyszło na to, że autentycznie coś z tego powstało. Udało nam się tą historię stworzyć, napisać, zamknąć, dokończyć. Miałyśmy próbę wydawniczą, o której wiecie, potem się okazało, że jednak nie bardzo to będzie miało ręce i nogi. I teraz, kiedy wróciłyśmy po prawie roku niedotykania tego tekstu, kompletnie inaczej na to wszystko spojrzałyśmy i kompletnie zobaczyłyśmy, jak bardzo szczylami i gówniarami byłyśmy pisząc wtedy, jakby te prawie już 3 lata temu tę historię. No więc jest dużo zmian, mamy nadzieję,
rzeczy pozytywnych i rzeczywiście widzieć to też na przykład w opiniach naszych kochanych patronów, których jest cała masa, do tego będziemy jeszcze przechodzić. Więc słuchajcie, no jakby jesteśmy tak cholernie podekscytowane, to jest tak gigantyczny moment, że ja aż po prostu czuję, że już mi głos zaczyna się łamać, bo jakby... Stara, wydajemy książkę. Tak, no, stara, wydajemy książkę! To też tak jest, że zastanawiacie się może, dlaczego myśmy tak naciskały na w ogóle wybór, jakby na wydanie godziny, prawda? I tego, dlaczego nie zajęłyśmy się na przykład jakimś innym projektem. No słuchajcie, wiąże nas obietnica. I jakby myśmy obiecały, że tą książkę postaramy się wydać ze wszystkich sił, no i generalnie już trochę drzwiami i oknami waliłyśmy nie tylko do wydawnictw, ale w ogóle szukałyśmy sposobu na to, żeby tą książkę dystrybuować szerzej. I się udało, więc niejako jesteśmy z siebie też dodatkowo bardzo dumne i że dałyśmy radę, że po prostu spełniłyśmy tę obietnicę osobie, której ta książka jest dedykowana. Ale to komu i jak i po co i dlaczego, no to już zobaczycie, kiedy książkę dostaniecie, czego się nie mogę też doczekać bardzo, bardzo mocno. Ale tutaj ja muszę być tą spokojną, więc wiecie, jakby, tak, jakby poziom emocji został obniżony jakby do minimum. Mówię dzisiaj, Anna, zacznij się ze mną troszkę stresować, bo ja się cała trzęsę, a ty siedzisz spokojnie malujesz Sylwię i mówię sobie, laska, weź się ze mną trochę poekscytuj, ale Anna jest dzisiaj tą spokojną. Słuchajcie, jeszcze z takich sneak peeków będziemy dla was miały prawdopodobnie jakoś w lutym, na przełomie właśnie przyszłego roku, przez sprzedaż autorską, kiedy będziecie mogli kupić sztuki, książki z dedykacją, z podpisem, z naszymi w ogóle autografami i z dodatkami. Bezpośrednio od nas będziemy o tym dawać znać, będzie strona, na której będziecie się mogli do tej właśnie przez sprzedaży zapisywać. Uprzedzamy od razu, że to będzie bardzo niewielka liczba. Celujemy pierwotnie w 50 sztuk, ale nie wiemy, czy nie będzie to mniej albo więcej, różnie bywa. Też nakład nie jest jakiś gigantyczny, nie jesteśmy mrozem, tak. Więc jakby nikt na nie stawia miliona egzemplarzy. Dokładnie. Pierwszego nakładu, prawda? Więc hipotetyczny pierwsza sprzedaż autorska będzie to 50 sztuk, więc słuchajcie, weźcie pod uwagę na to, że no nie każdy będzie mógł tą książkę niestety dostać. Możecie już ją zamawiać dzisiaj, jak ten film widzicie, na stronie Empiku w przedsprzedaży, ponieważ właśnie czekałyśmy tylko aż na stronie się pojawi, żebyśmy mogły dawać wam znać. I jest ta książka już dostępna na stronie, możecie tam sobie obczaić, przeczytać cały opis, który powstawał w bólach, bo pisanie opisu do własnej książki to jest jakiś horror. Po prostu tutaj dziękujemy pani Justynie Karolak, która nam bardzo podoba, naszej redaktorce, po prostu ninja master redakcji, jakby takie, tak wyglądała ta współpraca. Więc możecie wejść sobie na stronę, poczytać, zobaczyć jednego z blerbików, który już tam się pojawił i zobaczyć przede wszystkim tą okładkę, którą już widzieliście w tym revealu i w ogóle, więc no. Słuchajcie, no tyle chyba. Już fajnie. Więcej wam nie możemy na razie powiedzieć, musicie na resztę informacji poczekać. Z biegiem czasu postaramy się publikować na kanale pewne filmy związane w ogóle z pisaniem. Tak, będzie książki. Seria wydawnicza w ogóle. Tak, będą więc trzy odcinki, tak mi się wydaje. Tak, no bo do marca jest jeszcze trochę daleko, więc żeby umilić wam po prostu ten czas na to czekanie, no to przygotujemy dla was właśnie coś takiego związanego z wydawaniem, z pisaniem, w ogóle z godziną. Wiem, że też kilka osób poza nami planuje takie filmy właśnie powiązane trochę z tą książką, ale to są na razie plany, no my tutaj nie możemy za dużo zdradzać. Wiadomo. Więc chyba będziemy się zbliżyć do końca. Tak, ewentualnie możecie jeszcze zadawać pytania takie typowo stricte techniczne, bo na pewno planujemy film a propos właśnie jak to się stało, że ta książka została przyjęta, więc taki aspekt wydawniczy typowo. Będzie aspekt o korekcie redakcji i jeszcze prawdopodobnie graficzny z okładką i z tymi wszystkimi rzeczami, więc będziemy o tym wszystkim opowiadać, jeżeli macie jakieś takie sprecyzowane pytania dotyczące tych mniej więcej trzech rejonów, no to piszcie, będzie nam bardzo miło na nie odpowiedzieć w kolejnych materiałach, więc co? No słuchajcie, dziękujemy wam, bo gdyby nie wy, to by ta historia nie powstała. Jakby wy nas do tego zmusiliście, trzymając nas w piwnicy. Tak naprawdę. No, także tym miłym akcentem myślę, że będziemy już kończyć, bo powiedziałyśmy chyba wszystko, co miałyśmy powiedzieć w tym filmie. I do następnego razu, trzymajcie się. Pa! Pa.